Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój. Ładne życzenia, pomysłowe, trochę przewrotne. Ale co one tak naprawdę znaczą? Czy kryje się za nimi jakiś głębszy sens, jakaś filozofia? Może na przykład popularna ostatnio ideologia stoicka? A może wręcz przeciwnie? O tym dzisiaj. Słowem wstępu, singiel ten, sobie i wam, kilka dni temu wpadł mi w ucho i jakoś tak mocno się do mnie przyczepił. No i nie mogę go sobie teraz przestać nucić, a nawet podśpiewywać. Życzymy sobie i wam, tararara. To swoją drogą niesamowite, jak zaraźliwy potrafi być czasami utwór muzyczny. Tym akurat, jak zresztą już nie raz, zainfekował mnie mój młodszy brat, wysyłając mi go na Messengerze. Chwytliwe kawałki mają jednak i to do siebie, że często nucimy je, podśpiewujemy, ale dość bezrefleksyjnie. Gdy niesie nas melodia, nie zastanawiamy się nawet szczególnie, o czym tak naprawdę jest ta piosenka, co ona rzeczywiście ma w tekście. I tak właśnie ja miałem z nowym singlem Męskiego Grania. Dopiero po kilku dniach naprzemiennego słuchania, nucenia, słuchania, śpiewania, puszczając sobie tą piosenkę pod prysznicem, w kolebce muszę przyznać wielu moich ciekawych przemyśleń. Wsłuchałem się dokładnie w jej tekst i uderzyło mnie już w pierwszej chwili, jak bardzo prześmiewczy jest to utwór. Gdy nuciłem go sobie początkowo, jakoś tak odruchowo, bezrefleksyjnie, mocno się z nim identyfikowałem. Za dużo roboty, a koła czy brak? Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść, za krótkie te nogi, by dogonić czas. No takie w końcu jest to nasze życie absurdalne, pełne trudu, znoju i syzyfowej pracy. Przysłuchując się jednak tekstowi piosenki dokładnie, usłyszałem też takie wersy. Za suto na stole, żeby dało się zjeść, za duże to ego, by dogadać się, za jasny ten księżyc, by dało się spać. To chyba nie jest jednak kawałek o ciężkim życiu przeciętnego szarego człowieka. To raczej takie wybrzydzanie rozpieszczonego gościa, któremu jest po prostu za dobrze, a on ciągle znajduje sobie powód do narzekań i wiecznie chce więcej. W końcu za mało wszystkiego, co można by mieć. Cóż za nienasycenie. Stąd moja teza, że w tym utworze znani polscy muzycy, można powiedzieć, że gwiazdy polskiej sceny muzycznej, śmieją się trochę sami z siebie. Oczywiście to tylko moja interpretacja, co autorka tekstu, Katarzyna Nosowska, miała na myśli. Prawdę zna tylko ona. Niemniej kojarząc odrobinę jej twórczość, wiem, że ironia i autoironia nie są jej obce, więc może coś być na rzeczy. No dobrze, może i sobie i wam podśmiewa się z gwiazd, celebrytów, ludzi sukcesu. Że i tak mają więcej niż przeciętni ludzie mogą sobie wymarzyć. A ciągle i tak im coś nie pasuje. Roboty za dużo, chata za mała, ścieżki życia zbyt pokręcone, łańcuch za krótki. Mają sukces i pieniądze, a i tak są wiecznie nieszczęśliwi. Może brakuje im, jak w piosence, miłości. No i choć pragnęli sławy i rozgłosu, to teraz życzą sobie jeszcze świętego spokoju. Ale czy to już całe ukryte dno? Czy jest tutaj jeszcze jakaś filozofia? Przyjmując, że tekst utworu krytykuje konsumpcyjny styl życia, wieczne nienasycenie, ciągle nowe pragnienia, no za mało wszystkiego, co można by mieć. To możemy odnaleźć tu elementy na przykład filozofii buddyjskiej, która źródło wszelkich cierpień upatruje w ludzkich pragnieniach. I uczy, że powinniśmy umieć się cieszyć. Choć cieszenie, czyli radość, nie jest tu może najlepszym określeniem, biorąc pod uwagę, że wiąże się z silnymi emocjami. W każdym razie doceniać egzystencję samą w sobie. Buddyzm jest jednak dość radykalną w swoich założeniach ideologią. Hasła umiarkowania i powściągania swoich pragnień głosili też filozofowie zachodni, zwani stoikami. Co ciekawe, mam wrażenie, że filozofia stoicka, a przynajmniej jakaś jej pop wersja, przeżywa ostatnio swój istny renesans. Ale też nie dziwię się temu zjawisku, biorąc pod uwagę nasze jakże dynamiczne czasy, w których na przykład rynek pracy przypomina istną dżunglę.
daje z jednej strony szansę na wzbogacenie się, ale też powoduje u wielu ludzi ciągłe poczucie zagubienia, dezorientacji, zagrożenia, nie mówiąc o rzeszy pracowników na granicy wypalenia zawodowego. Tak więc taki grunt dla niektórych idei filozofii stoickiej uważam za bardzo podatny. Wracając jednak, być może piosenka Sobie i Wam jest istnym manifestem stoickim naszych czasów. Opanujmy się w naszej pogoni, która przecież nigdy się nie kończy. Powściągnijmy pragnienia. Doceńmy święty spokój. No właśnie, sam związek frazeologiczny święty spokój, choć jest polskim produktem, to ma w sobie dużo stoicyzmu. Przypomnijmy, że stoicyzm, którego najsłynniejszymi chyba przedstawicielami byli Seneka, Epiktet, Marek Aureliusz, jest filozofią, która stawia na cnotę, rozumianą jako pełne zrozumienie praw natury, zarówno w warstwie intelektualnej, jak i emocjonalnej. W związku z tym stoików wyróżniała duża kontrola nad emocjami, wręcz pewna obojętność wobec tego, co emocjonowało wszystkich innych ludzi. Wrogiem cnoty były też złe popędy, czyli w zasadzie wszystkie pragnienia, które, choć normalne, powinny, zdaniem stoików, pozostawać pod ścisłą kontrolą rozumu. Stąd też celem stoików był spokój duszy, stoicki spokój, święty spokój. I być może o tym właśnie jest piosenka Sobie i Wam. Ja dostrzegam w niej jednak jeszcze jedną, być może nawet niezamierzoną przewrotność. Bardzo wymowny jest tutaj moim zdaniem refren. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój. Co to ma znaczyć, że kogoś stać na święty spokój? Otóż jeśli znacie już trochę moje poglądy i podejście do życia, to wiecie, że żaden ze mnie stoik. Dużo bliżej mi do egzystencjalizmu, a w pewnych obszarach nawet do hedonizmu. Absolutnie zgadzam się przy tym, że pragnienia i emocje są tak naprawdę bezsensowne i generalnie prowadzą tylko do cierpienia. Ale lekarstwo buddystów i stoików osobiście uważam za gorsze od samej choroby. Bardzo bliski jest mi tutaj dialog głównych bohaterów filmu Paolo Sorrentino Młodość. Grana tam przez Michaela Caina postać stwierdza, że emocje są przereklamowane. Na co bohater grany przez Harvey'a Keitla odpowiada, że emocje są wszystkim, co mamy. Tak czy inaczej, wiecie dlaczego uważam, że stwierdzenie, że kogoś musi być najpierw stać na święty spokój, żeby mógł go tak naprawdę osiągnąć, jest odrobinę prześmiewcze i przewrotne? Otóż myśl ta wpisuje się w mój osobisty problem ze stoicyzmem i mówiłem o tym na przykład na moim wykładzie na SWPS w Poznaniu. Na przykład mój taki malutki problem między innymi ze stoicyzmem. Marek Aureliusz Seneka jeden, bogaty rzymski arystokrata, jeden z najbogatszych, bardzo wpływowych Rzymian. Marek Aureliusz cesarz całego Imperium Rzymskiego. Przyszła mi kiedyś taka myśl, że łatwiej być chyba nie pragnąć za wiele, być spokojnym, nie przejmować się za dużo, kiedy jednak jest się miliarderem, kiedy ma się ogromną władzę, ma się ogromny wpływ. Jeżeli na przykład tak jak ja tego się nie ma, no to gdzieś tam trzeba, może nie wiem, trochę więcej pragnąć, trochę więcej, na trochę więcej gdzieś tam cierpień, trudu, bólu się narażać. Może. Znanych stoików, jak Senekę czy Marka Aureliusza, było więc po prostu stać na święty spokój. A kogo nie stać, ten chyba musi pragnąć większej chaty, wyższego sufitu, więcej miejsca. Ale to tylko takie moje filozofowanie i tak naprawdę piosenka może być zupełnie o czymś innym. A wy jak myślicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A jeśli jesteście tu pierwszy raz, mam nadzieję, że będziecie chcieli wrócić, więc zostawcie subskrypcję. To na koniec jeszcze dodam, że jak widzicie, wróciłem po dłuższej, prawie miesięcznej przerwie. Napisałem Wam, że była ona spowodowana małym kryzysem egzystencjalnym. Dostałem od Was bardzo dużo wiadomości, maili. Kto mnie znał nawet jakoś bliżej, to pisał SMS-y, pisał na Messengerze. To bardzo miłe, dużo miłych słów od Was dostałem, które rzeczywiście pomogły mi w tym nie najłatwiejszym czasie. Ale też podkreślam, to był mały kryzys egzystencjalny. Nie pierwszy, nie ostatni. Myślę, że mam taki średnio raz do roku, raz na dwa lata. Musiałem sobie przemyśleć pewne sprawy w związku z projektami, które mi troszeczkę nie wyszły. Musiałem trochę na nowo zdefiniować, gdzie chcę podążać, ale myślę, że wyszedłem z dołka. Wiem,
czym się chcę zająć, w to teraz włożę swoją energię, aż do kolejnej porażki, kolejnego kryzysu. Wszystko, jak wiecie, jak ja uważam, wszystko kończy się koniec końców wielką porażką, ale najważniejsza jest droga, przygoda po drodze. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzimy się, myślę, za tydzień. Postaram się naprawdę, żeby teraz było bardziej regularnie, bo wróciło moje serce i wena do tworzenia. Do zobaczenia.